Zakładałem kapelusz ojca, miałem okulary i brakowało mi tam tych 4 czy 5 lat, żeby zobaczyć film o dozwolone od lat 18 i ja na takie filmy chodziłem. Marzę o tym, żeby moje filmy były oglądane w ciemnej sali. Ja tam zobaczyłem po raz pierwszy Chaplina, pierwszego Bergmana, Buñuela, który ogromne wrażenie na mnie zrobił, Fellini, Antonioni, Pasolini. Myślę o Truffaut, o Chabrolu, o Godardzie i o Alain René, Kurosawa. To byli ludzie, którzy dla mnie stworzyli horyzont kinematografii. Zobaczyłem, z kim się trzeba mierzyć, jakie są najwyższe loty kinematografii. Skąd się dowiedzieć, jak żyją inni ludzie? Skąd się dowiedzieć, jak ich losy się toczą? Skąd się dowiedzieć, co oni czują? To jest jakaś szczepionka na życie. My się dowiadujemy o sytuacjach, przeżywamy je. Tyle lat mamy literatury w szkole, ale dlaczego tyle lat nie mamy filmu? Przecież film jest równie doniosłą formą opowiadania świata. A kto nie był w kinie, to czegoś bardzo dobrego nie zaznał. I będę mu współczuł po prostu, jak biedakowi, któremu się nie powiodło.